Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na początek pragnę przypomnieć, żeby każdy pamiętał o tym, żeby włączyć komórkę, żeby nic nie zaburzyło nam tutaj naszej rozmowy, byśmy byli skupieni w pełni na tym, o czym będziemy tutaj rozważać. No a temat jest naprawdę bardzo istotny. Na początek chciałabym zapytać tutaj wszystkich, czy zgodzicie się ze mną, że w obecnych czasach możemy zauważyć spadek ilości zawieranych małżeństw? No właśnie, ja zauważyłam to samo. Zauważyłam, że obecni 20- i 30-latkowie to pokolenie młodych ludzi, którzy tak naprawdę czują się tak wyzwoleni i tak bardzo cenią sobie swoją wolność, że nie chcą zawierać związków małżeńskich czy zakładać rodzin, bo jest to tylko niewygodne zobowiązanie. No właśnie, ale tak zastanawiałam się. Bardzo, bardzo fajny wybór, prawda? Bardzo dobra droga życiowa. No ale czy na pewno? I właśnie dlatego zaprosiliśmy dzisiaj pastora, żeby może rozwiał wszelkie moje wątpliwości i nakierował moje myślenie na właściwe tory. Czy zrezygnowanie z małżeństwa i z posiadania dzieci to dobry wybór? Dzisiaj gościmy pastora Karaudę, którego zapraszam teraz bardzo serdecznie. Cieszę się, pastorze, że jesteś tutaj z nami, bo ostatnio myśląc sobie o temacie małżeństwa i o zawieraniu rodziny, powiem szczerze, mam bardzo mieszane uczucia i myślę, że większość moich rówieśników ma bardzo duże wątpliwości, bardzo dużo rozterek, czy aby na pewno powinni zawierać związek małżeński. I nawet ostatnio doszłam do takiego wniosku, że małżeństwo to tylko, może to drastyczne, co powiem, ale nic nieznaczący papierek, o który zabiegamy, bo tak trzeba, bo tak mówi tradycja, bo tak nam każą rodzice, bo myślimy, że tak wypada, bądź no, chcemy uniknąć skandalu. I chciałam zapytać, co pastor o tym sądzi? Czy małżeństwo to coś więcej niż taka formalność urzędowa? Przede wszystkim sądzę, gdy mówimy o małżeństwie, powinniśmy o ślubie w ogóle, o tym papierku tak zwanym, zapytać o jakby istotę małżeństwa, czym jest małżeństwo. I wydaje się, że i doświadczenie, i teoria mówią o tym, że to jest relacja między dwojgiem ludzi. Ludzi, którzy chcą być ze sobą, dlatego że, no, mówiąc górnolotnie, darzą się uczuciem, czyli kochają się i nie wyobrażają sobie życia bez siebie. Jeżeli mówimy o tej tak zwanej prawdziwej miłości, która w jakiś sposób dojrzewa między dwojgiem ludzi, to efektem tego jest chęć bycia razem. I w związku z tym małżeństwo, czy też sam ślub jest konsekwencją tego, co się dzieje w sercach tych ludzi. Gdybyśmy mówili o samej miłości, która jest podstawą małżeństwa, to jak ona jest silna, jak bardzo może scementować dwoje ludzi, świadczą chociażby takie fakty, że no, o miłości powstało tak wiele literatury, tak wiele poezji, przepięknej poezji poświęconej komuś, kogo się kocha. Również gdybyśmy mówili o muzyce, najpiękniejsze dzieła były poświęcone właśnie osobie, którą kochamy. Czy możemy także mówić o malarstwie, o architekturze i tak dalej. Jeżeli ktoś miał talent, a mógł w jakiś sposób na podstawie swojego gorącego uczucia coś uczynić dla drugiej osoby, to właśnie to robił. Więc chciałbym to podkreślić, że miłość prowadzi nas do bardzo głębokiej relacji i efektem tej relacji jest jakaś formalna umowa, która oczywiście gwarantuje pewne aspekty prawne małżeństwa, czyli mówimy tej instytucji, ale rzeczywiście bez miłości, bez prawdziwej jakby no, tego uczucia wzajemnego, to może być to tylko
papierek. Więc wydaje się, że jednak najważniejsze są z tego wszystkiego relacje. Natomiast po co jest papierek, ktoś powie, jeżeli te relacje są? No on jest też ważny, dlatego że my możemy deklarować najpiękniejsze uczucia, ale jest pytanie, czy za 5-10 lat te uczucia będą takie same. I muszą być pewne gwarancje, bo miłość to nie tylko uczucia i emocje, ale to też jest pewna zasada, która gwarantuje jakby relacje czy porządek między właśnie relacjami dwojga ludzi. Dlatego tutaj bierzemy odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale za drugą osobę. Prawdziwa miłość tę odpowiedzialność bierze. To jest odpowiedzialność także za ewentualne potem następne pokolenie, czyli dzieci. Więc prawo jako takie zabezpiecza to dobro wszystkich, którzy uczestniczą, miejmy nadzieję, w tym pięknym zjawisku, jakim jest miłość. No dobrze, ale szczerze mówiąc, ja postrzegam małżeństwo jako zbiór takich niewygodnych zobowiązań. No bo powiedzmy sobie szczerze, zawieram związek małżeński, organizuję piękne wesele, bo rodzina tak chce, prawda? Na początku finansowo jest naprawdę krucho. Możliwe, że kiedy przestanie mnie zadowalać ta sytuacja, bo tak też się może zdarzyć, przecież może pojawić się ktoś, z kimś uznam, że nie wiem, może lepiej się dopasuje, może na obecną chwilę jestem szczęśliwsza z kimś, nie mogę sobie tak wolno odejść. Zamiast tego muszę przejść przez całe procedury rozwodowe, orzekanie o winie, ciąganie po sądach, podział majątku, rozdzielenie władzy rodzicielskiej. To jest okropne naprawdę i nie chciałabym w życiu czegoś takiego przejść, żeby musieć uczestniczyć w takich rozprawach. I dodatkowo, jeśli chodzi o wybór partnera na całe życie. Niejednokrotnie ludzie robią to, będąc w bardzo młodym wieku. I tak myślę sobie, mając taki mały bagaż doświadczeń, jak mogę wybrać taką właściwą osobę, prawda? A w końcu to ma być związek na całe moje życie. I w związku z tym chciałam zapytać pastora, czy warto zawrzeć związek małżeński, czy wręcz przeciwnie? Czy z tego płyną nawet, nie chodzi mi o korzyści materialne, ale o to, czy przede wszystkim warto. Jak pastor to ocenia? Warto, naprawdę warto, dlatego że wiem to z własnego doświadczenia. W przyszłym roku będziemy obchodzili 30. rocznicę bycia ze sobą, małżeństwa. No i muszę powiedzieć, że gdy tak się nieraz żartobliwie zastanawiamy, czy byśmy podjęli tę samą decyzję co 30 lat temu, to każdy z nas mówi absolutnie tak. Dlaczego małżeństwo powinniśmy zabierać, jeżeli tylko taka możliwość istnieje? Czy to jest dobry wynalazek? Otóż bardzo dobry. Jeżeli osoba, z którą nawiązujemy kontakt, pierwszy kontakt, w jakiś sposób zastanawiamy się, czy ona będzie tą osobą, z którą chcemy spędzić całe życie, jest niezwykle ważne, żebyśmy, jak to się mówi, dobrali się w taki sposób, żebyśmy po 30 czy 40 latach nadal chcieli być ze sobą i byli przyjaciółmi. Żeby to zagwarantować, muszą być pewne jakby styczne, zbieżne punkty zainteresowań. Akurat moja żona jest nauczycielką, uczy literatury polskiej. Ja jestem pastorem, ale jestem też muzykiem. Bardzo często rozmawiamy na tematy, które są nam bardzo bliskie. To jest właśnie literatura, to jest sztuka. Chodzimy razem do teatru, chodzimy na wystawy, to nas bardzo pasjonuje, interesujemy się tym. Mamy, krótko mówiąc, o czym rozmawiać. A więc
jeżeli mamy, czy dwoje ludzi ma podobne pasje, zainteresowania, ocenę pewnej rzeczywistości świata, jakąś filozofię życia, standardy życia, czyli jest tych punktów stycznych dosyć dużo, wtedy daje to szansę na trwałość tego związku. Ale to nie tylko kwestia intelektu, to jest też kwestia pewnych zasad moralnych na przykład. Jeżeli one są podobne, to wtedy łatwiej się również we dwoje w tym odnaleźć. Jeżeli są rozbieżne, wtedy rzeczywiście jest bardzo trudno. Ale małżeństwo to też miłość i przyjaźń. Jest tak nieraz, że w życiu przeżywamy różne trudne chwile. Jeżeli wiem, że może mi coś tam nie wyjść w życiu, ale wrócę do domu i spotkam, czy jest tam ktoś, kto na mnie czeka, kto bez względu na to, jakie ja mam może niedoskonałości, ale mnie kocha, to mnie się chce do takiego domu wrócić. I myślę, że to jest coś, co bardzo łączy, ale łączą też inne rzeczy. Bym powiedział tak poetycko, wspólne krojenie chleba, wspólne zakupy, wspólne zwiedzanie, jeżdżenie gdziekolwiek. Przypominam sobie, jak kupowaliśmy pierwszy odkurzacz razem. Banalna rzecz, a jednak ile to nam sprawiło radości razem, bo musieliśmy, to były jeszcze takie czasy, że trzeba było uzbierać sporo pieniędzy, żeby to kupić, no i gdzieś tam wystać w kolejce, to jak trofea. Ale myśmy w tym momencie byli razem, w tym razem to zdobywali. I to pamiętamy, to w jakiś sposób też buduje, czy jakiś tam regał, czy coś innego. No i później cały szereg innych ważnych zdarzeń dla małżeństwa, które to wydarzenia nas w jakiś sposób integrowały, pogłębiały tę miłość. No chcę też powiedzieć o tym, co jest niezwykle ważne, że ta druga osoba musi nam się też podobać. Bo to nie jest doświadczenie tylko intelektualne, ale także i fizyczne, i właśnie emocjonalne. Więc jeżeli ten ktoś nam się podoba, to wtedy łatwiej się nawet w kłótni pogodzić. Ale jeżeli już od początku nam się ktoś nie podoba, no to rzeczywiście zaczynamy się wtedy męczyć w tym związku. Można by bardzo dużo mówić na temat małżeństwa i dobra tego małżeństwa. To trzeba po prostu przeżyć samemu i myśleć, że ci, którzy byli szczęśliwi, wiedzą, że to jest dobry wynalazek. Nawiązując tak do takich korzyści, które możemy czerpać właśnie z zawarcia związku małżeńskiego, przypomniała mi się taka historia, kiedy pewnego razu szłam ulicą Długą w Krakowie. A mieszkańcy Krakowa wiedzą, że ta ulica słynie z dużej ilości salonów sukni ślubnych. No i jak to kobieta, coś zabłyszczało, zatrzymałam się, popatrzyłam, myślę, piękna suknia. I przechodził obok mnie pewien mężczyzna i powiedział mi, nie żeń się. Małżeństwo to zabójca miłości. Zapytałam go, dlaczego? Myślę, może ma jakąś definicję miłości dla mnie, może przeżył coś niewłaściwego. Powiedział mi, no popatrz, kobiety tyją, mężczyźni przestają starać się o kobiety. Potem wkrada się rutyna, przestajesz być szczęśliwa, nie żeń się. I tak pomyślałam sobie, coś w tym jest. Ale myślę, może to jest egoistyczne troszeczkę z ludzkiej perspektywy patrząc na to. I myślę, że może w Biblii, może Bóg ma jakąś inną definicję małżeństwa. Czy pastorze jesteś w stanie mi powiedzieć, jak małżeństwo między dwojgiem ludźmi postrzega Biblia, co Bóg zalecał i jaki był jego pierwotny zamysł? Właśnie tym, który wymyślił jakby instytucję małżeństwa, jest sam Pan Bóg. Tutaj wchodzimy już na grunt jakby wiary, religii, ale jako ludzie wierzący, gdy bierzemy właśnie, czy omawiamy małżeństwo w kontekście biblijnym, to musimy zwrócić uwagę na to, że cokolwiek Bóg tworzył, to było dobre, bardzo dobre, doskonałe. Natomiast jeżeli człowiek bierze w swoje ręce pewne rzeczy,
no to wiemy, że bardzo często psuje, manipuluje, wypacza. I to zamierzenie Boże wobec człowieka, żeby było ich dwoje, już pierwsze stronice Pisma Świętego mówią o tym, że opuści mąż, prawda, ojca i matkę i złączy się z żoną. I tam jest bardzo ciekawe sformułowanie i będą jednym ciałem, będą jednością. Pod tym możemy rozumieć bardzo wiele różnych aspektów małżeństwa i uczucie, i fizyczność, i pewne standardy, i także kwestie materialne, więc będą jednością. I tak sobie właśnie Pan Bóg wyobrażał, że tak człowiek będzie żył. No, począwszy od Adama i Ewy, pierwszą parę połączył sam Pan Bóg i on to właśnie wymyślił. Gdy patrzymy na historię, na karty Pisma Świętego, znajdujemy tam wiele nieudanych małżeństw, ale to tylko dlatego, że taki był ich wybór, takie były często ich decyzje. Natomiast znajdujemy też bardzo piękne przykłady właśnie takich małżeństw, rodzin. I bardzo ciekawe jest to, jak ważne jest to dla Boga, żeby te małżeństwa jednak były, powstawały. Weźmy przykład bardzo klasyczny, kiedy Pan Jezus przyszedł na tę ziemię, to swoją misję rozpoczął nie od wielkich spotkań, meetingów, prawda, ale poszedł na ślub, poszedł na wesele i jakby dzielił z nimi tę radość. Ja wierzę w to, że życzył tej młodej parze wszystkiego, co najlepsze. Być może też modlił się za nich. Życzył im, żeby byli razem i żeby to było trwałe. Więc widzimy, że Pan Bóg bardzo mocno zwraca uwagę na to, a nawet później mamy też opisy, takie delikatne instrukcje, właśnie choćby w liście do Efezjan, jak tworzyć to szczęśliwe małżeństwo. Więc ten Pan, który spotkał tutaj ciebie, sądzę, że miał jakieś złe doświadczenia w swoim życiu i też z obserwacji, bo to jest pytanie, jak powstają te małżeństwa, na czym, na jakich zasadach one powstają. Jeżeli rzeczywiście nie ma jakichś trwałych podstaw, począwszy od miłości, ale także i pewne zasady, które jakby zabezpieczają to małżeństwo, no to wtedy możemy mówić o klęsce. Pastorze, tak odbiegając na momencik od tematu, myślę, że wszyscy się tutaj ze mną zgodzą, że zostałeś obdarzony dużym talentem muzycznym i byłoby dla nas ogromnym zaszczytem, gdybyś zgodził się coś dla nas zaśpiewać. Czym mogę cię o to poprosić? Bardzo proszę, nawet przyznaję, że nie jestem zaskoczony. Wobec tego chciałbym wszystkim nam zadedykować i tym, którzy myślą o małżeństwie i tym, którzy mają już pewne doświadczenie w małżeństwie i tym, którzy są sami, bo zasada, której zaśpiewam, jest tą zasadą, która obejmuje wszystkich nas jako ludzi. Dziś widzę ludzi pięknych jak ze snu. Dziś widzę ludzi twardych jak ten głaz. Tak wielu zdolnych, mądrych i bogatych. Wtedy czuję swoją słabość oraz lęk. Czasami myślę, aby być kimś bardzo ważnym. Widzę tyle twarzy, które chciałbym mieć. Lecz gdy zostawię wszystkie te marzenia, widzę dar ten, który daje mi mój Bóg. Nie potrafię śpiewać tak jak anioł,
Nie potrafię mówić składnych, pięknych słów, lecz wiem, że wielki, dobry Bóg dał największy dar, serce dał. To wszystko, co spostrzegam, jest tak piękne, ale przecież to zewnętrzny tylko czar. Ja chcę, by ktoś przeniknął mnie do głębi. Teraz wiem, że tylko On to może dać. Nie potrafię śpiewać tak jak anioł. Nie potrafię mówić składnych, pięknych słów, lecz wiem, że wielki, dobry Bóg dał największy dar. Nie potrafię śpiewać tak jak anioł. Nie potrafię mówić składnych, pięknych słów, lecz wiem, że wielki, dobry Bóg dał największy dar, serce dał. Czy się pieśni? Zebrałam troszeczkę myśli i przypomniałam sobie, że pewnego dnia, kiedy tam czytałam sentencję na temat małżeństwa, to był taki zbiór myśli i cytatów, natrafiłam na pewną sentencję, która powiedziała i głosiła dokładnie to, że kiedyś ludzie byli zupełnie inni. I to mi właśnie uświadomiła, że wraz z upływem czasu małżeństwo i rodzina w ogóle straciły nas na wartości, na swoim znaczeniu. Sentencja brzmiała dokładnie tak, że kiedyś, gdy coś się psuło, to ludzie to naprawiali. Starali się i zazwyczaj mi się to udawało. W dzisiejszych czasach nie przywiązujemy takiej wagi do rzeczy i po prostu je wymieniamy na nowe. I o ile autor miałby na myśli tylko rzeczy materialne, byłoby to wspaniałe, bo mielibyśmy co chwilę coś nowego, prawda? Chyba każdy z nas lubi nowe rzeczy. Natomiast niestety autor tej sentencji miał na myśli ludzi, naszych przyjaciół i najbliższe nam osoby, które darzymy tym szczególnym uczuciem miłości. Więc tak myślę sobie, że no dobrze, kiedy już zdecyduję się zawrzeć ten związek małżeński, powiem okej, wezmę na siebie całe to brzemię tej odpowiedzialności, ewentualne konsekwencje dam radę. Ale myślę, że prościej byłoby bez dzieci, bo tyle się nasłuchałam o tych niesfornych dzieciach, które są tak wymagające, sprawiają tyle problemów. Mówi się, że nawet trzeba ogromne nakłady finansowe tam przygotować, żeby posiadać dzieci. Trzeba zabezpieczyć im przyszłość, trzeba się o nie martwić. Dzieci nie wracają, powiedzmy, na noc. Może to już nawet nie dzieci, ale dla nas dziecko zawsze będzie dzieckiem, prawda, jako rodzica. No i małżeństwo. Niestety wtedy się dzieje źle, bo dzieci tak absorbują naszą uwagę, że w małżeństwie zapominamy o sobie. Nie mamy już czasu nie tylko dla siebie nawzajem, ale dla siebie jako osoby. Nie mamy czasu na realizację swoich planów, zamierzeń, podróży. No więc tak myślę, pastorze, czy rodzina to już nie jest czasem przeżytek? To znaczy, gdybyśmy tak zakładali, jak byłaś uprzejma powiedzieć, to rzeczywiście nie warto się za nic brać, bo wszystko jest w jakiś sposób kosztowne i wszystko ma swoje plusy i minusy. Natomiast gdy dotykamy małżeństwa i rodziny, dzieci, jest to rzecz jakby bardzo naturalna. Przede wszystkim chcę podkreślić, że jeżeli Pan Bóg stworzył właśnie, miał taki pomysł,
na to, żeby takie małżeństwo zaistniało, to nie po to wyłącznie, żeby potem nastąpiła prokreacja i żeby właśnie były te dzieci. Małżeństwo nie jest w tym jakby kontekście traktowane instrumentalnie. Aha, no muszę się pobrać, bo ważne są dzieci. Znam takie małżeństwa, które się przygotowywały jakby do tego związku, myśląc właśnie o dzieciach. Znam też, przygotowując pewne małżeństwa, czy młode pary do małżeństwa, gdzie dla dziewczyny właśnie ta suknia była najważniejsza i to, że wszyscy ją zobaczą w tej sukni i to, że dziewczyny, koleżanki będą zazdrościły i zgrzytały zębami z zazdrości, że to właśnie ma miejsce. Więc jeżeli przygotowujemy się do małżeństwa w ten sposób, to rzeczywiście później ta kotara opada. Natomiast jeżeli chcę to jeszcze raz mocno podkreślić, że małżeństwo jest stworzone dla ich dwojga, z miłości i tak Bóg chciał, żeby oni się cieszyli razem ze sobą. Dzieci są i dzieci odchodzą, a my zostajemy. Więc przede wszystkim najważniejsi jesteśmy my w tej jakby konfiguracji. Ja przypominam sobie, kiedy właśnie myśmy się pobrali, dosyć szybko pobraliśmy się po poznaniu, co bym nie doradzał wszystkim, ale było dużo szaleństwa w tym. I z góry założyliśmy sobie, że będziemy 2 lata szaleli. Co mam na myśli? Że pojedziemy, zwiedzimy świat razem. Razem musimy być w Wenecji, bo tam jest tak romantycznie. I ja się cieszyłem, że ja mogę tam z moją żoną być. Razem byliśmy w tych małych uliczkach Paryża. Razem żeśmy gdzieś tam w Londynie byli. I na Mazurach byliśmy, i w Zakopanem byliśmy, i w Krakowie byliśmy. No w Nowej Hucie nie. W każdym razie, czego żałuję, w każdym razie, ale to już tak traktuję jako jedno miejsce, i byliśmy tam razem, cieszyliśmy się. Wypita herbata gdzieś w jakiejś restauracyjce przy świecach z ukochaną osobą jest inną herbatą niż tą w domu, w kubku gdzieś tam. Więc myślę, że przede wszystkim małżeństwo to jest dwoje ludzi dla siebie. Ale przychodzi taki moment, którego się niekoniecznie kalkuluje. To jest jakby wewnętrzna potrzeba, żeby pojawił się ktoś, kto będzie w jakimś tam stopniu cząstką nas. Będzie no, efektem miłości naszej. I ja tych uczuć nie miałem, dopóki sam tego nie doświadczyłem. Wyobraźcie sobie Państwo, dostałem wiadomość o tym, że moja żona jest w ciąży, kiedy byłem na próbie jakiegoś tam zespołu wokalnego. Do końca nie mogłem już wytrzymać tej próby. Byłem zdenerwowany bardzo, podekscytowany, trochę zmartwiony tym, że jak ja sobie teraz poradzę, czy ja umiem, czy ja będę dobrym ojcem. Ale ponad tym wszystkim było to, że mam, będę miał dziecko i to z ukochaną osobą. Moja żona z drżącym głosem mi to powiedziała. Wiem, że się też bardzo cieszyła. No a później, gdy już się Łukasz, bo tak ma na imię pierwszy mój syn, gdy się pojawił, to i u mnie pojawiły się uczucia, których kompletnie nie znałem. Patrzyłem w tą twarzyczkę, patrzyłem owiniętą i bałem się, cieszyłem się, dziękowałem Bogu i potem coraz bardziej się z nim zaprzyjaźniałem. Potem pojawił się drugi syn i mówiąc o dzieciach, kiedy przypominam sobie chwile, których żałuję, że się już skończyły, bo oni mają po 26-7 lat już, chłopcy, panowie. Przypominam sobie, kiedy ich uczyłem pływać, kiedy ich uczyłem jeździć na rowerze,
kiedy uczyłem ich jeździć samochodem. Pamiętam, gdy przychodziłem, a oni mi siadali na stopach i musiałem najpierw pochodzić trochę po mieszkaniu razem z nimi. Pamiętam te okrzyki wołające tatuś. Pamiętam rysunki, kiedy jest to taki okres w życiu dzieci, kiedy one malują tatę jako największą osobę spośród rodziny. I kiedyś moja żona zaniosła do psychologa, czy tutaj coś nie ma, jakichś odchyleń. On powiedział, to jest bardzo normalne, bo to są chłopcy. I ja byłem tam większy niż dom. No żona była taka bardzo malutka gdzieś tam, bo wypadało ją narysować, a ja byłem większy od domu. Więc potem pamiętam, kiedy oni pisali, że mój tato na lekcjach języka polskiego, mój tato jest moim bohaterem. Bo było zadane, kto jest twoim największym bohaterem? Mój tato. I oczywiście potem ja to czytałem, oglądałem te rysunki. Byłem szczęśliwy, że mam tych chłopców. Oczywiście jeśli chodzi o żonę, jest to taki ciekawy etap, że dzisiaj oni częściej do niej idą, bo mówią o sprawach sercowych. Radzą się w niektórych sprawach i od pewnego czasu, czy od kilku lat, tą taką nawet główniejszą rolę przejęła teraz żona. No zawsze jest też czas dla mamy, prawda? Więc tak. Tutaj myślę, że to jest największy sukces rodzica, kiedy to on jest bohaterem dziecka, prawda? Ale chciałam zapytać, bo kiedy kobieta jest w ciąży, mówi się, że jest w błogosławionym stanie, prawda? Na pewno każdy z nas zna to powiedzenie, ale ja się tak ostatnio nad tym głębiej zastanowiłam. Jest w błogosławionym stanie, czyli jest to błogosławieństwo Boże, zatem czy Bóg, stwarzając nas, instytucję małżeństwa i to uczucie miłości między nami, z góry założył, że my będziemy mieć rodzinę i że będziemy mieć dzieci. Jak się wypowiada o tym Biblia, jakie są zamysły Boże na jakby kontynuację związku małżeńskiego między dwojgiem ludźmi? To znaczy już na samym początku założenie Pana Boga było to, by człowiek był szczęśliwy. A więc, żeby wszystko, co się dzieje w relacjach międzyludzkich, było przepełnione jakby właśnie tym szczęściem, powodzeniem. I takie były intencje Pana Boga. No coś się po drodze popsuło, wiele rzeczy się popsuło. I oczywiście też Biblia tłumaczy, dlaczego pewne szlachetne zamysły Boże zostały w jakiś sposób zaprzepaszczone, w tym także i małżeństwo. No dzisiaj ludzie przecież pytają i słusznie, dlaczego jeden drugiego zabija, dlaczego jeden na drugiego nastaje, dlaczego jest taka agresja między ludźmi. Dzisiaj, przepraszam, ale dotknę tylko niektórych myśli, w ogóle nie mamy autorytetów. Wszystko ulega jakiejś dewaluacji, wszystko jest względne, taki trochę nihilizm. Przypominam, jak moja żona kiedyś opowiadała, mówiąc na podstawie literatury coś na temat miłości, mówiła także, że nawet w Powstaniu Warszawskim w tak ekstremalnych sytuacjach ludzie pobierali się, kochali się, a więc miłość jest naprawdę silnym uczuciem i myślę, że pod tym względem się nic nie zmieniło. Natomiast niektórzy ludzie się zmienili i ci, którym nie wyszło, zgorzkniali i uważają, co dla mnie ma też symboliczny wymiar, że ta druga osoba nie jest mężem czy żoną, tylko jest partnerem. A partner to mi się kojarzy bardziej do biznesu. Natomiast tutaj jest pewien intymny związek. Więc myślę, że to, co Bóg proponował ludziom, było bardzo dobre, ale zostało po drodze zniszczone. Do tego stopnia, że kiedy Pan Jezus, będąc na tej ziemi, rozmawiał z ludźmi i podchodzili, mówili podobne słowa, że to jest przeżytek. W zasadzie człowiek może mieć, czy mężczyzna, wiele żon, czy ktoś wiele
czy żona wielu mężów innych. I on powiedział, ale tak nigdy od początku nie było. Była wzajemna miłość, była lojalność i Bóg jest rzecznikiem właśnie takiej dobrej miłości, która także i ma pewną zasadę. Mianowicie ta zasada to jest oddanie się drugiemu człowiekowi, a nie kalkulacja. Bo jeżeli ktoś chce wstąpić w związek małżeński, a zakłada, że to będzie go wiele kosztowało, to przypomina mi się taka sytuacja, jak to moja żona, będąc panną, chodziła z jakimś chłopakiem, no i jakoś nie bardzo się jej podobał, więc umówili się na spotkanie, usiedli przy stoliku i ona mówi, że no wiesz, jednak nie jest nam razem po drodze. I on otworzył notesik, a tam było wszystko wyszczególnione, co on kupił i mówi takie słowa, to ja tyle w ciebie zainwestowałem i ty teraz mówisz, że nie? No więc jeżeli to jest w kategoriach inwestycji, to może tacy ludzie rzeczywiście nie powinni wstępować w związek małżeński. Pastorze, szczerze mówiąc, przekonałeś mnie do małżeństwa i do posiadania dzieci i jednym z najmocniejszych twoich argumentów był twój szczery uśmiech, kiedy mówiłeś o swoich przeżyciach z małżeństwa i z posiadania dzieci i z tego, jak szczęśliwy byłeś mówiąc to. I myślę, że masz naprawdę duży bagaż pozytywnych doświadczeń i mogę śmiało zapytać cię o to, czy masz jakąś wskazówkę, czy może taką złotą myśl, czy jakąś sentencję nie tylko dla nas młodych osób, ale też dla wszystkich, którzy dopiero pragną wstąpić w związek małżeński bądź już nim są. Jak tworzyć taki trwały związek, jak stworzyć taką wspaniałą rodzinę, kochającą się rodzinę, wspierającą się rodzinę. Czy masz dla nas jakąś radę? No, na ten temat napisano na pewno kilometry książek, ale ja bym powiedział tak, że żeby stworzyć to szczęście, to trzeba wcześniej sobie kilka pytań zadać, kim ja jestem. Dlatego, że w małżeństwie, w rodzinie, kiedy mamy świadków naszych zachowań, trzeba być, i to bym radził, prawdziwym człowiekiem, szczerym, szarmanckim, jeśli chodzi o mężczyznę, z poczuciem humoru, ale to, co mówimy, tak powinniśmy żyć. I dzieci przejmą od nas w naturalny sposób nasz styl życia, oceniania świata. Jeżeli my mamy ze sobą problemy, jeżeli nie potrafimy otwierać się na innych ludzi, natomiast mówimy złe rzeczy o tych ludziach, to możemy być pewni, że dzieci nasze będą podobne do nas. Ale jeżeli będziemy z tym walczyli, starali się być szlachetnymi, to dzieci w naturalny sposób, bez jakichś metod szczególnych, przejmą dokładnie to, jakimi byli jego rodzice. Tak jak pamiętamy smak zupy matki, tak pamiętamy także w podświadomie to, co rodzice zaszczepili w nas poprzez swoje życie. Więc najważniejsze jest to, kim my jesteśmy, a nie to, co mówimy do dzieci. No tak, myślę, że tą myślą możemy zakończyć nasze spotkanie, ale zanim zwieńczymy ten cały cykl spotkań modlitwą, tak sobie pomyślałam, czy zgodziłbyś się może, pastorze, bo na przykład we mnie pozostało takie uczucie niedosytu po tej jednej pieśni i myślę, że każdy z nas chciałby usłyszeć jeszcze jedną. Jeśli pastor się zgodzi, to bardzo chętnie wysłuchamy kolejnej pieśni. Dobrze, wobec tego, drodzy, chciałbym, abyśmy w takim razie wszyscy uczestniczyli w tym utworze, bo pieśń jest bardzo pogodna i ona dotyczy także małżeństw, ale w ogóle też relacji międzyludzkich. A tytuł pieśni Niech brat bratu podaje w zgodzie dłoń. A więc to obejmuje jakby wszystkie aspekty, wszystkie relacje
nasze, jakie przeżywamy w tym życiu. Niech brat bratu podaje w zgodzie dłoń. Niech brat bratem nie gardzi nigdy już. Niech nienawiść z pogardą odejdą siostry złe, a Ty, Panie, nad nami litość miej. Niech brat brata obejmie ręką swą. Niech brat bratu przebaczy dolę złą. Zapomnijmy o błędach i chlebem dzielmy się w przebaczeniu. Budujmy nowy dom. Niech brat brata nie karmi ziarnem zła. Niech podniesie nadzieję zawsze da. Drzwi otwórzmy gościnne, nadzieją stół nakryjmy. Usiądźmy przy stole, póki czas. I połączmy swe ręce i chlebem dzielmy się, a Ty, Panie, nad nami litość miej. Myślę, że możemy zakończyć nasze spotkanie. Niestety to już jest ostatnie spotkanie drugiej serii programu Młodzi Pytają. Myślę, że takim najpiękniejszym zakończeniem będzie po prostu modlitwa. Czy, pastorze, mogę Cię poprosić? Drogi nasz Boże i Panie, chcemy podziękować Tobie za to krótkie spotkanie na temat małżeństwa. Dziękujemy, że dałeś taki dar na tej ziemi, że możemy go przeżywać. Możemy tworzyć wielkie dzieła sztuki właśnie pod wpływem tego daru, czyli miłości, który dałeś nam do serca. Dziękujemy, że możemy mieć małżeństwa, że możemy mieć dzieci, że możemy się tym cieszyć, że mogą nam tyle radości sprawić w naszym życiu, że możemy też uczyć się od dzieci cierpliwości, wyrozumiałości i tej szczególnej miłości właśnie w stosunku do dzieci. Ale chcemy też prosić o wszystkie małżeństwa, które mają jakikolwiek problem, który trzeba rozwiązać, abyś im, Panie Boże, pomógł, ażeby mogli być szczęśliwi. Ty zawsze dajesz jasność sytuacji i Ty możesz zawsze wspierać każdego z nas w dążeniu do dobra. I za to też dziękujemy. Jesteśmy tylko słabymi ludźmi, nie wszystko nam wychodzi. Ale dziękujemy też, że mamy Ciebie i że Ty pomagasz nam rozumieć drugiego człowieka, w tym żonę, męża. Dziękujemy za wszystkie spotkania, jakie były tutaj na Sofie. I niech Twoje imię będzie wywyższone i niechaj te wszystkie myśli, które były przekazane na tej Sofie, gdzieś tam pomagają ludziom być lepszymi, lepiej żyć. Dziękujemy za wszystko. Amen.